Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje obecnie specjalne niskie oprocentowanie 2,15% na pożyczkę hipoteczną zamkniętą na rok. Sprawy pożyczkowe załatwisz w każdym oddziale naszej Kredyt Union. Zapraszamy. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Firma ubezpieczeniowa Ambroziak i Rao Insurance Brokers oferuje bardzo dobre ubezpieczenia po konkurencyjnych cenach. Sprawdzamy wszystkie możliwości obniżenia opłat. Dzwoń do Lidii Ambroziak 416 737 9647. Euromax Foods oferuje szeroki asortyment niebywale smacznych mięs, wędlin i wyrobów delikatesowych, doskonałych wypieków z naszej piekarni oraz wszelkich innych słodkości, ciast i tortów, jak również mrożonek i wielu importowanych z Polski produktów. Nasza polska Credit Union oferuje obecnie mortgage, pięcioletni zamknięty, ze specjalnym oprocentowaniem 3,75%. Skorzystaj z okazji. Telefon 1-888-558-5506. Chcielibyśmy przypomnieć Państwu rocznicę, o której nie zawsze pamiętamy. 71 lat temu, w dniach od 10 lipca do 31 października 1940 roku, trwała słynna bitwa o Anglię. W tej niezmiernie ważnej dla losów II wojny światowej bitwie wzięło udział około 1500 pilotów, w tym 151 Polaków. 81 służyło w angielskich dywizjonach RAF-u, a 70 osób w dwóch polskich dywizjonach, 302 i 303. Polacy stanowili największy kontyngent cudzoziemskich pilotów i mimo, że weszli do walk w końcowej ich fazie, mają na swym koncie 10% zestrzeleń nieprzyjacielskich maszyn, ogółem 203 samoloty. 35 pilotów poległo. Piloci dywizjonu 302 zestrzelili w czasie bitwy o Anglię 16 samolotów wroga. Największą liczbą strąceń nieprzyjacielskich samolotów chlubi się dywizjon 303, 126 potwierdzonych zestrzeleń. Niektórzy piloci dywizjonu 303, jak Henneberg, Paszkiewicz, Zumbach, Fericz, Łokuciewski, Daszewski, Szapocznikow, Karubin czy też Kanadyjczyk Kent, to bezsprzecznie asy. Ich liczne zwycięstwa to nie przypadek. Najwięcej zestrzeleń miało jednak dwóch pilotów: Czech Josef Frantisek, 17 strąceń, oraz Witold Urbanowicz, który zestrzelił 15 nieprzyjacielskich maszyn. Sierżant Josef Frantisek, jeden z najwybitniejszych asów tej wojny, strącił ogółem 27 maszyn nieprzyjacielskich, 10 we Francji i 17 w Anglii. Ten niezłomny Czech, który po upadku swej ojczyzny szukał oparcia w Polsce i tylko w gronie polskich pilotów walczyć chciał i walczył, zginął 8 października 1940 roku. Wracając z bojowego patrolu, zaczepił nieopatrznie skrzydłem o kopiec i rozbijając samolot, zginął na miejscu. Odznaczony był m.in. francuskim Croix de Guerre, brytyjskim Distinguished Flying Medal oraz polskim Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. Witold Urbanowicz, jak większość myśliwców dywizjonu 303, był żołnierzem służby czynnej, kapitanem Wojska Polskiego i majorem Armii Brytyjskiej. W 1940 roku miał 34 lata. Pierwszego wroga zestrzelił w sierpniu tegoż roku, należąc jeszcze do jednego z brytyjskich dywizjonów, w których walczył także mieszkający w Kanadzie pułkownik pilot Janusz Żurakowski.
Witold Urbanowicz, podobnie jak kilku innych pilotów 303 Dywizjonu, kawaler najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego, orderu Virtuti Militari, objął dowództwo Dywizjonu po jego pierwszym dowódcy, Zdzisławie Krasnodębskim. Wszyscy polscy piloci, biorący udział w bitwie o Anglię, spełnili swój żołnierski obowiązek, walcząc bohatersko z wrogiem. To również ich miał na myśli Winston Churchill, mówiąc, że nigdy w historii wojen tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu. W 2005 roku w Anglii wyjątkowo uroczyście obchodzono 65. rocznicę tej ważnej bitwy II wojny światowej. Udział w uroczystościach wzięło również dwóch z trzech żyjących wówczas polskich pilotów walczących w legendarnej bitwie, w tym zmarły w ubiegłym tygodniu generał Tadeusz Sawicz. Przedstawimy Państwu nadany 6 lat temu w Polish Studio felieton, w którym zawarte są jeszcze inne interesujące informacje na temat bitwy o Anglię. 65. rocznicę bitwy o Wielką Brytanię obchodzono w Anglii niezwykle uroczyście. Battle of Britain Historical Society zaprosiło około 140 weteranów bitwy, w tym 50 pilotów. Wśród różnej narodowości pilotów, którzy wraz z Anglikami w 1940 roku bronili Wysp Brytyjskich przed niemiecką inwazją, byli także dwaj z trzech żyjących dotąd Polaków – Ludwik Martel i Tadeusz Sawicz. Całą trójkę widzimy na zdjęciu wykonanym w ubiegłym roku w Warszawie, podczas odsłonięcia pomnika poświęconego pilotom II wojny światowej. Po lewej stronie znajduje się żyjący w Londynie Ludwik Martel, jeden z 81 polskich pilotów walczących w czasie bitwy o Anglię w dywizjonach angielskich, zaś po prawej mieszkający w Toronto pilot dywizjonu 303 Tadeusz Sawicz. Do Londynu z powodu złego stanu zdrowia nie mógł przybyć znajdujący się w środku Jan Maliński, pilot dywizjonu 302. Pierwszym z głównych wydarzeń tegorocznych obchodów rocznicy bitwy o Anglię miały być 11 września pokazy lotnicze w Duxford, gdzie w 1940 roku stacjonowało skrzydło, w skład którego wchodziły także polski dywizjon 302 i utworzony przez czeskich i słowackich pilotów dywizjon 310. 15 września 1940 roku, w tak zwanym Dniu Bitwy o Wielką Brytanię, piloci ze skrzydła w Duxford dwukrotnie startowali do walk, w których strącili aż 42 niemieckie maszyny. Skrzydłem dowodził słynny pilot Douglas Bader, który choć jeszcze przed wojną w katastrofie lotniczej stracił obie nogi, należał do najlepszych pilotów II wojny światowej, zestrzeliwując w sumie 23 samoloty. Niestety tego roku w Duxford, gdzie spotkali się obaj Polacy, Ludwik Martel i Tadeusz Sawicz, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, tradycyjnej mgły, pokazy lotnicze odwołano. 15 września w 65. rocznicę Battle of Britain Day w bazie lotniczej Northolt odbył się główny bankiet obchodów, wielka gala na 800 osób z udziałem księcia Filipa. Przybyli wszyscy zaproszeni na obchody weterani wraz z bliskimi im osobami. Przy stole z państwem Sawiczami znalazł się m.in. australijski kombatant-pilot, były dowódca dywizjonu Ron Cowper. Przypomnijmy, że w Northolt wśród wielu dywizjonów stacjonował też dywizjon kanadyjski i nasz słynny 303. To tu odbywały się ćwiczenia przybyłych do Anglii polskich lotników, którzy wkrótce zadziwili nieufnych z początku Anglików swą walecznością i sukcesami bojowymi. Podkreślmy, że spośród wszystkich dywizjonów biorących udział w bitwie o Anglię, największą liczbą zestrzeleń szczyci się właśnie dywizjon 303. 18 września w Londynie książę Karol wraz z księżną Cornwalli dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika upamiętniającego wszystkich uczestników bitwy o Wielką Brytanię, a zarówno pilotów, członków załóg, jak i personelu naziemnego. W uroczystości poprzedzonej nabożeństwem w Westminster Abbey uczestniczyli m.in. ambasadorowie 14 państw, których żołnierze brali udział w walkach. Samoloty Spitfire i Hurricane przeleciały nad parlamentem, w pobliżu którego na Victoria Embankment znajduje się pomnik. Podstawą monumentu autorstwa rzeźbiarza Paula Deya stanowią granitowe bloki o łącznej długości 25 metrów, na których w formie płaskorzeźby znajdują się postacie żołnierzy i pilotów w czasie akcji bojowych. W centralnym punkcie pomnika są umieszczone trzy naturalnej wielkości postacie pilotów, jakby biegnących do swych samolotów. Na wykonanych z brązu tablicach umieszczonych na ścianach granitowych brył widnieją nazwiska wszystkich 2936 uczestników bitwy, z których 544 poległo, a 795 nie dożyło zakończenia wojny, a także emblematy dywizjonów lotniczych. Na froncie pomnika umieszczono znane słowa Winstona Churchilla.
Warto wspomnieć, że kosztujący ponad 1,5 miliona funtów pomnik zbudowano z darowizn obywateli Wielkiej Brytanii, organizacji i rządu czeskiego, którego minister obrony była obecna na uroczystości. Prasa angielska zwracała uwagę na fakt, że do tak ważnego projektu ani centa, czy raczej pensa, nie dołożył rząd brytyjski. A my dodajmy, że tak samo zachował się rząd polski. Ten fotofelieton zakończmy zdjęciem, na którym oprócz przedstawicieli rodziny królewskiej znajduje się 13 bohaterów bitwy o Wielką Brytanię, a wśród nich także Polak, pułkownik pilot Tadeusz Sawicz.